Ledwie zakończyły się całkiem dorosłe, lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, a do sportowej rywalizacji w Olimpiadzie Przedszkolaków stanęli przyszli sportowcy. We wtorek w hali OSIR odbyła się 19. Olimpiada Przedszkolaków z suwalskich placówek. Ósemka ma już w organizacji tej imprezy ogromne doświadczenie, ale też doskonale radzi sobie z przygotowaniami dzieci do rywalizacji. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że staramy się w przedszkolu ćwiczyć codziennie. Mamy salę gimnastyczną i staramy się, aby codziennie dzieci się przebrały w strój i ćwiczyły. Często w formie zabawy dzieci same wybierają jakieś konkurencje, wymyślają, że teraz biegniemy na przykład tyłem, a teraz robimy tak. Radości i entuzjazmu w murach hali zmieściło się co niemiara, emocje sięgają zenitu, a publiczność w kibicowanie zawodnikom włożyła całą posiadaną energię. A było jej niemało. Na starcie stanęły reprezentacje wszystkich miejskich placówek przedszkolnych. Sprawność dzieci walczących z trudnymi zadaniami była zaskakująca. Jak się dowiedzieliśmy, przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w intensywnych przygotowaniach. Dzieci są chętne, są sportu, są chętne do wszelakiej aktywności. My często jako rodzice popełniamy taki błąd, że wolimy włączyć bajeczkę, wolimy dać tablet albo telefon, a nie wyjść, nie pobiegać, nie poszaleć, nie powygłupiać się. Dzieci są mimo wszystko tego spragnione. Pełne energii dzieci zaskakiwały swoją determinacją, z całą odwagą i bez słowa skargi przyjmowały drobne potknięcia, jak na prawdziwych sportowców przystało. Nikogo nie bolały ani łokcie, ani kolana, a niesieni dopingiem wspaniałej publiczności wszyscy walczyli bardzo fair play. Okazało się, że bohaterowie wtorkowych zawodów podejmują aktywność fizyczną i stają do rywalizacji bardzo chętnie. Pomimo tego, że to są małe dzieci, bo to są rzeczywiście dzieci gdzieś tam 4, 5, 6-letnie, widzimy, że te dzieci są, nie chciałabym powiedzieć, że otyłe, ale są bardziej zaokrąglone, nie są tak... Żartujemy, że kiedyś latem to wszystkie kolana, łokcie były poobijane. Teraz raczej nie. Teraz dzieci tak raczej na spokojnie. Także widzimy, że gdzieś tam ta aktywność sportowa spada. Dlatego jesteśmy inicjatorem już po raz 19 wielkiej olimpiady małych sportowców i mamy nadzieję, że za naszym przykładem pójdą na przykład szkoły, że też zorganizują szkoła jedynka, dwójka i również będą promowały ten aktywny styl życia. Sportową rywalizację przedszkolaki określiły, jak zawsze, artystycznymi popisami. W tym roku, z uwagi na to, że wśród najmłodszych mieszkańców miasta są również dzieci z Ukrainy, pojawiły się i ukraińskie akcenty. Obie kultury w popisach tanecznych przenikały się w uroczy sposób, a aplauz publiczności tylko potwierdził, że w świecie dzieci granice nie istnieją.